staramy się zorganizować ten letni czas dzieciom jak najbardziej na sportowo i aktywnie, tak żeby mogły go rzeczywiście spędzić w przyjemnej atmosferze. W dużej mierze to są dzieci, bo przecież mamy tych dzieci ponad 1000 każdego roku w naszych sekcjach, więc te dzieci później generalnie przychodzą również na wypoczynek letni na nasze półkolonie. Czyli można powiedzieć śmiało, że sport się po prostu i zabawa nigdy nie znudzi. No nie, no to są takie rzeczy, które są zawsze dla wszystkich i wszędzie, więc cieszymy się, że jest pogoda i mam nadzieję, że to, co się rozpocznie od następnego tygodnia, będzie trwało w miłej, przyjemnej atmosferze, a przede wszystkim w dobrej pogodzie. No to właśnie porozmawiajmy teraz o tym, jak będą wyglądały tegoroczne półkolonie, bo to jest aż 7 turnusów i są miejsca jeszcze wolne, więc jest okazja do tego, by zaplanować swemu dziecku też taki bardzo fajny, rekreacyjno-sportowy tydzień. Oczywiście, no jest to taki moment, kiedy rodzice planują te wakacje, no i my dajemy im ofertę. Oczywiście 7 turnusów półkolonii w PSP 2 i w PSP 29. Na każdym z półkolonii bardzo dużo zajęć sportowo-rekreacyjnych, oczywiście wyjście na basen, oczywiście ścianka wspinaczkowa, dużo zajęć na świeżym powietrzu i mam nadzieję, że ten czas, który spędzą dzieci pod opieką naszej wykwalifikowanej kadry, będą dla nich takim rzeczywiście przyjemnym spędzeniem wakacji. Dzieci mają okazję nie tylko być w sali, nie tylko w przestrzeni tutaj miasta, ale też i często były takie momenty, że wyjeżdżaliście z tymi dziećmi także i poza miasto. Jest w każdym razie co w mieście i w okolicy robić na pewno i na pewno te zajęcia, tak jak pan powiedział, przygotowane przez fachowców, zawsze cieszą się sporym uznaniem. No jest tego zainteresowanie, jest spore, no tak jak mówimy, mamy 7 turnusów, nabór cały czas trwa, oczywiście przez naszą stronę internetową www.mosopole.pl, a my staramy się wychodzić z hal, wychodzić z miejsc zamkniętych, tak żeby ten czas spędzony na świeżym powietrzu był jak najbardziej aktywny. Jak zatem będzie wyglądał taki pojedynczy dzień półkolonisty w MOS-ie podczas turnusu? Oczywiście rano dzieci jak przychodzą, śniadanie, przede wszystkim dwa posiłki, śniadanie i obiad. Natomiast w ciągu dnia będą realizować bogaty program, czyli tak jak rozmawialiśmy, ścianka wspinaczkowa, zajęcia na świeżym powietrzu, w zależności od pogody, basen, wyjście do zoo i wiele, wiele innych atrakcji. I wszystko rozpoczyna się już z początkiem lipca, czyli od poniedziałku 7 kolejnych tygodni w MOS-ie. Zaczynamy od następnego poniedziałku. To będzie pierwszy turnus, natomiast umiejscowienie naszych półkolonii to pierwsze 3 turnusy są w PSP numer 2, a kolejne 4 są w PSP numer 29. I dzieci będą miały zajęcia od godziny 8 rano do... 16. Standardowo do godziny 16, tak żeby rodzic, który jedzie do pracy, w normalnych godzinach mógł przywieźć dziecko, a następnie je normalnie odebrać.